latach 1814-1815 trwał Kongres Wiedeński mający wprowadzić ład w Europie po wojnach napoleońskich. 26 lutego 1815 roku Bonapartemu udało się uciec z wyspy Elby, na której był więziony. Powrócił do Francji, zbudował armię i wyruszył z nią w kierunku Brukseli, gdzie stacjonowały jeszcze wojska 6 koalicji. Do spotkania z wojskami angielskimi dowodzonymi przez Artura Wellingtona doszło po 2 dni. Z początku Francuzi zdobywali przewagę. Jednak wieczorem do wojsk angielskich dołączyły pruskie, dowodzone przez generała Brissiego. Nad Napoleona nadciągnęły czarne chmury. Sprzymierzone wojska angielsko-pruskie zdziesiątkowały jego armię. Była to ostateczna klęska Bonapartego, który zmuszony był abdykować 22 czerwca 1815.